wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na rynku w Bytomiu, gdzie już za chwilę prezes zespołu Boyten09 przedstawi szeroką kadrę Boyten na turniej Nike The Chance w Warszawie, który odbędzie się między 25 a 27 maja. Michale, zapraszamy. Witam. Witam. Skład Boyten09 będą reprezentować Paweł Bajon. Paweł Bajon, bramkarz. Znacznie lepiej czuje się na lodzie niż na trawie. Koledzy uważają, że nigdy nie zapomną gry z Bajonkiem, mym ziomkiem. Lubi często spać i zasypiać, czego świadkami byliśmy podczas wyjazdu do Lubina. Kapitan zespołu Boyten09 na turnieju Nike The Chance. Michał Mazur. Michał Mazur, obrońca. Do Boyten09 trafił z zespołu lokalnego rywala, gdzie był jednym z najlepszych zawodników. Teraz stanowi ośle defensywy naszej drużyny. Na boisku przeważnie opanowany, jednak nie radzimy popadać z nim w konflikt. Dysponuje atomowym uderzeniem. Adam Łuczyński. Adam Łuczyński, obrońca, osoba, która brak umiejętności gry w piłkę nadrabia ambicją. Lubi kolekcjonować znajomych na Facebooku. Dla niego piłka nożna to nie szachy. Jego tekst Znamy się przeszedł do klubowej historii. Warto pamiętać, że gdy on strzela, to kończymy. Mateusz Ruszkowski. Mateusz Ruszkowski, obrońca, świetny kierowca i czarny koń naszego zespołu. Strasznie żałujemy, że umiejętności piłkarskich nie odziedziczył po siostrze, która swego czasu zdobyła drużynowe mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Zawsze wesoły i uśmiechnięty, poprawia atmosferę w naszym zespole. Marek Jedynak. Marek Jedynak, obrońca, stały bywalec siłowni, dzięki czemu nazywany jest bytomskim hardkorowym koksem. Sekretem jego dobrej formy jest tradycyjna polska dieta – bułka z kiełbasą. Chodzą plotki, że będzie następnym przeciwnikiem Marcina Najmana w formule MMA. Marcin Wydrzyński. Marcin Wydrzyński, obrońca, wzmocnił Boyten09 w rozgrywkach Nike Football League, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Jest dobrym duchem drużyny. Ze względu na fryzurę nazywany był Eminemem. Trenuje judo i mimo przyjaznego nastawienia nie chciałbyś go spotkać w ciemnej ulicy. Mateusz Sierociński. Mateusz Sierociński. Napastnik. Nieustępliwość i walka do samego końca to cechy, które wyróżniają Mateusza. Zdobył popularność dzięki bramce, która trafiła na podium w konkursie organizowanym przez Play Arenę. W Boyten zaliczył już chyba wszystkie pozycje. Na boisku oczywiście. Dawid Kowalski. Dawid Kowalski, napastnik. W naszym zespole gra z numerem 9 na plecach. Mimo drobnej kontuzji jedzie z nami do Warszawy w miejsce Patryka Żaka. Mamy nadzieję, że strzeli dla Boyten kilka ważnych bramek. Oby tylko nie spalił się. Psychicznie. Daniel Janoszek. Daniel Janoszek, napastnik. Drugi z hokeistów w naszym zespole. Posiada świetne warunki fizyczne, dzięki czemu obrońcy rywali mają z nim wiele problemów. Czasami ma drobne problemy z wykończeniem, ale mamy nadzieję, że w Warszawie udowodni, na co go stać. Dawid Kotowicz. Dawid Kotowicz, napastnik. Jego idolem jest Cristiano Ronaldo, jednak my uważamy, że bytomski DK7 jest od dawna lepszy od portugalskiego CR7. Jest najlepiej wyszkolonym technicznie zawodnikiem w Boyten09. Liczymy, że w Warszawie przedstawi próbkę swoich niebanalnych możliwości. Dziękujemy prezesowi za przeczytanie powołań. Dziękujemy również Wam wszystkim, dzięki którym zwiększył się nasz rozgłos w aplikacji Nike The Chance. To dzięki Wam, dzięki właśnie Wam jedziemy do Warszawy, by godnie reprezentować Bytom. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.